Cześć, witajcie, ja jestem Szumi i dzisiaj postaramy się spędzić 24 godziny w powietrzu. Aha. I w locie. Ścina mi dopływ krwi do nóg. Może nie rozumiem. O Jezus! Może to jest burrito, ty? Zróbmy zadanie! Ej, nie siedź mi po dupie! Ej, ej, co to? Jezu! Oła. To mi już nie jest potrzebne, ale 24 godziny będą ciężkie. Żeby wytrzymać, to będę musiał też zrobić serię challenge, które pozwolą mi na to, żeby na przykład dostać ciepły ciuch, albo żeby dostać coś do jedzenia. Bo jeśli zejdę na podłogę i dotknę trawy, to challenge jest zakończony. Także będzie sporo zadań, które będę musiał wykonać, żeby tutaj przetrwać. No i jest listopad, jest wietrznie, zaraz będzie ciemno, więc będzie ciekawie. Jeszcze patrzę, czy jest wszystko dobrze zapięte. Mogę sprawdzić to, zanim kopnąłem drabinę. Mamy fajny ciągnik, który będzie tutaj ze mną przez najbliższe 24 godziny. Oby. I tak się tu wisi. Jestem na takim etapie, że bardziej bolą mnie plecy niż dupa i jest mi strasznie zimno, strasznie. Dlatego siedzę tak opatulony w tą uprzęż i linę. Tutaj proszę nie patrzeć. Ale powiem wam, że poza tym jest przyjemnie. Jest takie fajne uczucie, bo widzę, jak sobie wszyscy chodzą. Jestem tak z 2 metry nad nimi wszystkimi, a później będę jeszcze wyżej. Zgidę, ale jutro będę miał fioletowe żebra. Szkoda, że za plecy się nie mogę zapiąć, to bym wisiał jak Superman. Witam serdecznie na wysokościach. Patrzcie, moja perspektywa z traktorek. Tam jest lina. Spokojnie, nie jestem zawiązany o paletę, jakby, żebyście się nie martwili. No tam, gdzie jest przywiązana lina, tam o. Tam jest taka metalowa belka, a ta paleta jest tylko po to, żeby dystans wydłużyć. Jak muszę zmieniać non-stop pozycję, bo w jednej pozycji nie jestem w stanie praktycznie 5 minut wysiedzieć. Cały czas muszę coś poprawiać, ale generalnie jest spoko, póki co. Ale czuję, że będzie ciężko, bo już jest ból taki, że najgorsze jest to, że zaczęła mi lewa noga drętwieć, ale myślę, że jakoś wytrzymam. Patrzcie, jakie dziwne niebo jest. W sensie dziwne, jest strasznie zachmurzone, jest taka stricte listopadowa pogoda, jeszcze dzisiaj rano deszcz padał. No nie? To jest takie bleh, a se fajnie dyndam. Oj, to jest moja lina pomocnicza, do której nie dosięgam, bo wiaterek nie jest. Dokładnie to, co widzicie teraz, to jest mój POV. Już mi się w głowie kręci. Niby nie wiszę wysoko. Ale wiszę z jakieś 2 metry nad ziemią. Później będę troszkę wyżej wisiał, bo będę mógł przejść na coś innego, żeby nie wisieć cały czas na uprzęży, więc będzie fajnie. Widzowie, pierwsze zadanie, jak widzicie, zostało przygotowane. Musiałem się podwiązać tutaj, do tej liny, żeby mnie nie obracało. Mam tutaj piłki w worku i generalnie mam 6 koszy, muszę trafić minimum 4, żeby dostać wodę do picia. I to nie będzie woda w butelce. Dobra, lecimy. Całe szczęście, że jestem mistrzem, jeśli chodzi o koszykówkę. Tyłem. Za duże piłki są. Fuck. Dobra, podejście numer 2, widzowie, bo tam to było nierealne, jest za duży wiatr, zresztą widzicie, co się dzieje, o, akurat ustał, ale to będzie łatwiejsze dla mnie, a ja potrzebuję pić. Dobra, może jednak nie będzie takie łatwe. Taktyka, nie rzucać, tylko zrzucać. Widzieliście to? Po prostu otwór tych koszy jest niewiele większy od samej piłki. Oj. O nie! Dobra, jest, mamy 2. Nie! Nie! Kurde! No, jest! Ale blisko było. Jest! Dobra, oła, udało się. Ej, czekajcie, rzucę do końca, może mi się uda wszystkie. Może dostanę soczek jabłkowy, jak mi się uda wszystkie. Dobra, tu się nie udało. Hop. Oj, tutaj też mi się nie udało. Ale czysty, widzieliście to? Patrzcie, ostatni z workiem. Dobra, nie wyszło. Dobra, udało się. Pierwsze zadanie wykonane, co prawda za drugą tą szansą, więc mam co pić, a to jest najważniejsze. Ale nie dostanę butelki z wodą, tylko dostanę akwarium z wężykiem. Dobra, widzowie, czas na nagrodę za pierwsze zadanie. To jest mój napój. Dawaj, długi. Mogę pić? Jest. Strasznie niedobra. Dobra, napiłem się trochę, na razie mi wystarczy. A później jakoś sobie poradzę. Czekamy na kolejne zadanie. Najgorsze jest to, że zaczyna się robić powoli ciemno, co mnie trochę martwi, ale spokojnie, mamy oświetlenie, mamy wszystko ogarnięte, będzie dobrze. A ja idę dyndać dalej. A następne zadanie bardzo, ale to bardzo ułatwi mi spędzenie tyle czasu w powietrzu. Dobrze, widzowie, kolejnym zadaniem będzie zadanie, które bardzo mi ułatwi, jeśli uda mi się je wykonać oczywiście, bardzo mi ułatwi spędzanie tutaj czasu w powietrzu, a będzie to przebicie wszystkich balonów, wszystkich, strzałkami. Także będę musiał, wiecie, jak kto tak strzelał? Indianie, chyba. Nie wiem. Ze strzałki w balony. Wiecie, o co chodzi. Czy ja pamiętam, jak to się robiło? Dobra, muszę się obrócić. Muszę sobie go wcisnąć jedną. Ty, halo, nie w tą stronę. No co jest?
Jak miałem rzucać, to mnie w tamtą obracało. A teraz? O, teraz. Ale blisko było, dobra, było bardzo blisko. O kurde, zepsułem strzałkę. Skup się, Szymon, skup się, skup się. Jest! Dobra, uwaga, kolejny. Którego? Może najpierw ten? Nie, po kolei lecę. Ej, odbiła się, widzieliście to? Ale ucieka z niego powietrze. Dobra, jest przebity, to jest najważniejsze. Nie, tą najdalszą sobie zostawię na koniec. Ty, kurde, ja powinienem zostać jakimś Indianem. Strasznie mi wchodzi do dupy takie paski dwa. I w locie. Widzieliście to? Ale przebiję do końca jeszcze tego, którego powietrze nie chcę zejść, bo on mnie wkurza. To jest robota niedokończona. Job's not finished. Dobra, uwaga, patrzcie to. Nie, no nie wierzę w to, dosłownie 3 cm. Nie, no jest przebity, zadanie wykonane. Widzicie to? Nie, ja zostaję myśliwym. Jak stąd zejdę, to zostanę nim. Ale spokojnie będę strzelał tylko do celów nieruchomych. Do żadnych zwierząt. Do tarczy. Są myśliwi, którzy strzelają do tarczy? Nie. Więc jakimś tam myśliwym zostanę. Patrzcie, widzowie. Montuje mi się moja nagroda, a ja dalej sobie dyndam. Ale już się trochę przyzwyczaiłem, ale nie ukrywam, że huśtawka bardzo mi pomoże, bo po prostu odcina mi dopływ krwi do nóg. Dobra, nogi są. Ej, w sumie, o, tak też jest okej. Chwilę odpoczynku i jej się wdrapuje. Tylko ciekawe, czy mi ta lina pozwoli na to. Ej, dobra, patrzcie. Mogę sobie ją wsunąć pod dupę, prawie że... Ej, zajebiście. O kurde, ta lina jest za krótka. Nie mam jak siedzieć na huśtawce. O nie. Ej, dobra, siedzę. Ale muszę coś z tą liną wykombinować. Czekajcie, co zrobić, co zrobić, co zrobić? Kurde, no, jakbym się obrócił chyba, to będzie lepiej. Albo nie będzie... Czekajcie, bo jedna jest luźna, nie? Tak. Druga jest ciasno i na niej wiszę. Jakbym się wypiął z jednej, myślę. Dobra, obrócę się i wsunę się tu najpierw dupą. A mogę się teraz po prostu obrócić? Nie, bo ta lina mnie jeszcze blokuje, ale z tej się mogę wywiązać. Dobra, muszę odłożyć GoProsa na chwilę. Sorry, widzowie, nie chciałem was zrzucić. Dobra, ułatwiło mi to bardzo życie, naprawdę. Teraz mogę sobie chillować. Ej, zrobiło się w ogóle pomarańczowo. To znaczy, że chyba zachód nadszedł. Szybko czas leci, więc to jest najważniejsze. No, w końcu mogę sobie spokojnie chillować. Widzicie? Elegancko. I taki widoczek ładny. Dobra, timelapsik. Cześć, mama. No cześć. Na głośniku jesteś, bo nagrywam. Wiszę w powietrzu. Co robisz? Wiszę w powietrzu. Ale jak wisisz w powietrzu? No aktualnie siedzę na huśtawce i jestem przypięty do uprzęży. Zwisam z ciągnika. Boże, nie rozumiem. No z traktora zwisam. Traktor ma wyciągnięte. A dlaczego? Bo nagrywam film. Jak sobie... O Jezus! Ale się wystraszyłem! Ja pierdzielę! Głupi! Hopie, ja w powietrzu wiszę. Ja bym chciał tym posterować, tak bym porobił. Tak. No jasne, jasne. Cześć mamuśka! O, Remek ci krzyczy, cześć mamuśka. Pozdrawiam! Krzyczy pozdrawiam. Ja ciebie też! Ja ciebie też! O, tam bym nie stawał. O, tu możesz stawać. Dobra, mamuśka, oddzwonię później. Pozdrów widzów! Bardzo pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Szumiego. O, jak miło. Dobra, pa, pa. Pa. Hopie! Co ty tu kombinujesz? A jakbyś tak spadł? Hej! Nie, no to z tego mogę wypaść z huśtawki. Ale masz szelki jeszcze, nie? No. Nie tak naciągają. Ej, zostaw. Dobra, idę nagrywać dalej. Patrz, jak sobie mogę fajnie dyndać. Przyjdę, zrobię ci jakieś zadanie. Tak. Jezus Maria! Myślałem, że już koniec nagrywki, spadł chłop. Nie. Co jest grane? A, ej, ale mam fajny stolik teraz. Ej, zarąbiste, myślałem, że spadasz. Nie. O, mikroport mi się... A! Czekaj, bo mi się strasznie majty do dupy mi wchodzą. Zobacz, jaki wagins tutaj. Ej! Nie. Jaki wagins tutaj się To robi. Tylko dla wspierających. Ale wiesz, co jest fajne? Że jestem w stanie cię wprowadzić w te huśtanie i ty nic z tym nie zrobisz. Zrobię, pa. A? O, i co? A, ty chcesz się bić? Chodź. O kurde, wagins! Cię zaatakuje waginą, hopie to. Ej, no! To jest najgorsze, bo masz głowę na tym poziomie. Szum jest w powietrzu tyle. Ciekawe, ile jeszcze wytrzyma. Powodzenia. Dzięki. Ej, teraz sobie wrócę na huśtawkę w tą stronę. Ej, dobra, teraz jest lepiej. O kurde, teraz jest lepiej w tą stronę. Tylko muszę sobie huśtawkę bardziej wsunąć. Ale mnie Remek zakręcił. Mi się w bani dalej kręci. No i tak sobie siedzę, widzowie. Więc zaraz przygotujemy oświetlenie. Widzowie, czas na kolejne zadanie. Jak widzicie, Długi tutaj przygotowuje dla mnie ognisko, które muszę odpalić z powietrza. Będę miał zapałki, którymi będę musiał je odpalić
rzucić, trafić i mam nadzieję, że się rozpali. To jest moje zadanie. Może da mi trochę ciepła, chociaż w to wątpię, prędzej się tutaj będę smażył jak taka sardynka. Ale ognisko jest z boku, wiaterek wieje z tamtej strony, więc powinno być ok. Plus jest taki, że uspokoił się trochę wiatr. Wcześniej wiało okropnie. Teraz jak już się zrobiło ciemno, a zrobiło się ciemno godzinę temu, to już jest zdecydowanie lepiej. Dobra, ja mam długie zapałki. I dostałem od długiego. I gadam do długiej kamery. Ej, dobra, jak mi się uda za pierwszym, ale wiecie, co chcę zrobić, nie? Czy ja muszę ją złamać trochę? Uwaga. Widzicie to? Dobra, nie udało się. Ale myślę, że się uda, bo one się troszkę dłużej rozpalają i dolatują paląc się, więc powinno być ok. Tylko kwestia, żeby trafić, nie? Na przykład ta się nie odpaliła w ogóle. Ej, dobra, spróbuję normalnie tego. Proszę się nie śmiać. Ej, no nie! Nie trafię. Czekajcie, muszę się obrócić. Dobra, pełne skupienie. Czwarta zapałka, chyba. Znaczy pierwsza. No co za żenada! Powiem wam, że muszę popracować nad celem, bo nie jest najlepszy. Ta zapałka na trawie się pali lepiej od tego ogniska. Tak. No nie! Kurde bele. Ja nie mogę nawet do tego, do środka trafić. Żenujący cel, widzowie. Dobra, proszę. Proszę. Widzieliście to? Ej, grzeje. Normalnie czuję ciepełko fajnie. Kurczę, teraz to mogę tu siedzieć. Ale nie wytrzymam bez jedzenia. Więc zaraz dostanę wędkę, dostanę kolejne zadanie. Żeby sobie zrobić jedzenie nad tym ogniskiem. To się nie uda. Ja jestem przekonany, że to się nie uda, ale spróbujemy. A co jakbym się huśnął nad tym? Ui! O, jeszcze cieplej. No, teraz to jest luksus. Ej! Czekaj, muszę sobie wskoczyć na ten. Kurde, to nie jest takie łatwe bez tej drugiej liny, bo wypiąłem się z tamtej jednej. W sensie tą sobie rozwiązałem. I teraz jest ciężej. A, nie! O, ej, to jest fajne. Dobra, odkryłem nowe zastosowanie dla huśtawki. Dobra, muszę się wcisnąć jakoś w tą huśtawkę. Stój. Moje jajka, ała. To jest największe wyzwanie, widzowie. I proszę, nie śmiejcie się ze z moich skilli wspinaczkowych. Ja na ściance wspinaczkowej byłem jakieś 3 razy, z czego 2 razy na kamerze. I od razu mówię, że nie mam zielonego pojęcia o wspinaczce. O, dobre. Dobra, smażę kurczaka. Ej, nigdy nie robiłem kurczaka na wędce, nie wiem jak wy. Dam go trochę wyżej. Przecież to w ogóle nie wygląda jak kurczak, tylko jak jakieś zamrożone burrito. Może to jest burrito, ty? Dobra, powiem wam, że to jest chyba najbardziej absurdalne zadanie, jakie tutaj miałem do zrobienia. Rzucanie piłkami do kosza, spoko. Żeby próbować zrobić kurczaka nad ogniskiem, zawiązanego o żyłkę wędkarską, nie wiem, czy to taki najlepszy pomysł. A czy to jest ten kurczak, który leżał jakieś 3 lata już w zamrażarce? Aha, to jeszcze mnie generalnie chcą otruć. Nie, to spoko. Czy jakieś 1,5 roku jest przeterminowany, owinięty plastikową żyłką. Super kolacja. Czy jak ja go zrobię, czy to jest zadanie? A, to jest mój posiłek, tak? Nie, na pewno masz coś lepszego. Nie! O, jakby wcale nie stało się to, o czym powiedziałem, nie? Dobrze, że cię nie słychać, bo ja mam mikroport. La 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 la. O fuj! Pajek ładnie się zrobił. Weź go proszę, śmierdzi. Jak pan, ja pierdzielę. Ty, jak to? O, jakie gorące. O. Jak pachnie. Ej, pa, chodźcie widzowie zobaczyć. Widać? Yo! Dobra. Jezu, w końcu coś zjem. Jestem już taki głodny. Już nie mówiąc o tym, że jestem spragniony. Więc zaraz chyba poproszę znowu o moje akwarium. Jezu, w końcu ciepły posiłek. Ale jest tak gorące. O, ale dobre, o kurde, ale ostre. Ja pierdzielę. Najpierw mnie chcieli zaczadzić, teraz chcą, żeby mi wypaliło wszystko. Dobrze, ciekawe, czy będzie piekło 2 razy. Smacznego, widzowie. Nie jest źle. Wiatr przestał wiać, ale czuję, że temperatura zaczyna spadać. I to dosyć mocno. Już mi się z nosa zaczęło lać. I bardzo mi zimno w stopy. Przez tą uprząż mam chyba takie trochę nie do końca dobre krążenie w nogach i w stopach zwłaszcza. Chociaż póki siedzę, to jest okej, jakby jest okej, ale jest mi strasznie zimno w palce u nóg. Ale tak poza tym jest gitara. Smacznego. Powiem wam, że bardzo długo chciałem to zrobić, już ten film nagrać, że spędziłem 24 godziny w powietrzu. Wiedziałem, że okres letni może być za prosty po prostu. Jest ciepło, noce są ciepłe,
wręcz nawet nieraz gorące, po 20 parę, 30 stopni. Stwierdziłem, że zima będzie za trudna, bo może wiać i tak dalej, jest niepewna pogoda. Stwierdziłem, jesień będzie idealna. I faktycznie była idealna, bo były takie fajne temperatury w ciągu dnia. I akurat co? Wczoraj jeszcze było ładnie. I dzisiaj? Rano deszcz, 10 stopni, zimno jak w dupie, więc finalnie utrudniłem sobie bardzo ten challenge. A jeśli dotrwaliście do tego momentu w tym filmie, to napiszcie kurczak słodko-kwaśny. A teraz chillera po kolacji. Siemanko widzowie, jesteśmy u Kubuś! Szumiego. Ja jestem Przemek Pro i dzisiaj zobaczymy, jak pachnie Szumi. O kurde, jaka chmura. Mogę do ciebie wejść, jeśli to wytrzyma? Nie wiem, ej nie, nie próbujmy, proszę, ja nie próbujmy. Spróbować. Nie próbujmy. Nie, na tym nie możesz stanąć. Nie, 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 bo się złamie. Nie, nie, proszę, nie. Nie, no to będzie najgłupsza rzecz na świecie. Generalnie najgłupszy pomysł, na jaki wpadłeś. Kurde, dobra. Uwaga, spuszczam ci huśtawkę. O, hejka. Zostań tak. To im jest... Czuję się, jakbym miał ciebie na rękę. Ej! Czemu nie możesz sprankować jakoś? Jak? Na przykład przeciąć linę? Nie! Stary, o Jezu, jest mi tak zimno w stópki. Ale mi zimno w stópki jest, stary. I zrobiłem ci jakieś wyzwanie. Jak zrobisz dobrze wyzwanie, to ci dam buty z powrotem. Serio? Nie! A czapeczka ci jest potrzebna? Ej! Jak mi zimno w głowie jest! Siemanko, ja jestem Szubi i dzisiaj nie będę robić nic przez 24 godziny. Ty o, stary, teraz mogę z tobą gadać. Żebra mnie już tak bolą, widzowie, od tego wiszenia tutaj na tym. A może chcesz odzyskać buty? Nie, no proszę, daj mi buty. Ale musisz w takim razie wykonać zadanie. Jakie? No właśnie nie do końca wiem, muszę się dogadać. Aha, to spoko. Zaraz wrócę do ciebie, chcę zadanie i będzie cacy! Co my tutaj teraz zrobimy? Opie? Co jest w planie? Ja nie mam pojęcia. Zróbmy zadanie! Stary, czuję się jak chwilę nagrywali teledysk. Ej, nie śmiej mi po dupie! Wypalę ci dziurę w... Blenie wokół znowu. Ała, ale mi huśtawka w kolano za... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przez to, że jestem magnesowym chłopakiem. Nie, stary. Ty po prostu przyciągasz jak magnes. Masz zadanie. Dobra. Już widzę, już ja już wiem, o co chodzi. Nie, tam jest jedna rzecz. Tabak ci będzie potrzebny na noc. Ale mój miły, też będą ci potrzebne buty. O, no to prawda, buty mi się bardzo przydadzą. Tym magnesem. Ale hamak bardziej. Przyciągnąć hamak. Dobra. Jeśli się uda, to dostaniesz jeszcze buty w prezencie. Dobra, dziękuję ci bardzo. Jest to ten słabszy magnes. Jeśli ci dobrze pójdzie, to dam ci jeszcze ten drugi lepszy. A jeśli też dobrze... Jeśli pójdzie, mi słabo pójdzie chyba, nie? Dam ci jeszcze buziaka. O, dziękuję, Kuba. Dobra, muszę sobie najpierw linę wytegować. Hopie, ja oglądałem twoje filmy. Nie jest moje. Jak to nie? Ja tego nie używałem już dawno. Czy to z twojego filmu? Ja już mam nowy magnes. Nie oglądałeś chyba dobrze, co? Oglądałem. Widziałem ostatnio, ale dawno byłeś, nie? Ile? Z rok temu? No, 2 tygodnie temu. Jedno złe słowo i buciku nie będzie. Nie, 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 Kuba, proszę. Dobra, stary, patrz. Ja ci pokażę, jak się łowi magnesem. Stary, jakbyś widział, jak balony dzisiaj strzelałem, to byś był w szoku, patrz. Nie trafiłem. Nie, 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 bo po prostu źle wycelowałem, wiesz, bo myślałem, że z drugiej strony jest ten metal. Patrz. Dobra, teraz też nie trafiłem. Wiecie, jaka jest ulubiona biżuteria Szumiego? Wisiorek. Czujesz jak ksiądz na ołtarzu z tym, z kadzidełkiem. Widzisz ten napis? Tam jest na kontenerze? O, no. A, to jest złoty content Szumiego. Ej! Widzowie, jestem w szoku, co on, że on to zrobił. I stary, za pierwszym razem. Za pierwszym razem, nie wierzyłem to, ale on ma taki cel. Wow, imponuje mi, teraz prawie trafił operatora. Ja go też chciałem przyciągnąć do siebie. Chcesz ci pomóc jeszcze? Nie, dzięki. A chcesz buty? No, bardzo. Dobra, tak ci dobrze poszło, stary. Ale naprawdę? Stary, za pierwszym razem. Dawaj, stary, gdzie zgubiłaś się pantofelek? To jest prawy? To jest prawy. Czekaj, czy trochę rozluźni atmosferkę tutaj? Nie, one wejdą. A nie będzie bolało? Nie. Może tu podjadę autem, co? Po co? Wsiłem muzykę, zniszczymy trochę trawnika, żeby potem Remek był zły. Obstawiam, że zobaczy te wypalone, daj tu coś. Jak Remek przyjdzie... Kamuflaż? Zajebisty. Nie, stary, jesteś mistrzem kamuflażu, dajesz to wszystko centralnie obok. Fajnie, wiesz co? Dzięki, Kuba. Bo jak się okazuje, mam też swoje życie. Serio? Które nie wisi.
Tylko stoi i muszę cię opuścić. Dobra, dzięki Kubuś. Dziękuję za hamaczek i za buty, które na początku mi zabrałeś, ale masz zimne ręce. Dobrze, że ręce, a nie takie. Dzięki Kuba. Cześć. Dobra, ten, musiałem wrócić, bo się okazało, że dostałem spray i naprawię ten trawnik. Widzowie, viralowy sposób z TikToka. Jak naprawić trawnik. No tak delikatnie, no. Nie za dużo, nie za dużo. Ej, nie widać tego. Ale jutro jak słońce zaświeci, będzie tragedia, coś czuję. A mówili, że u sąsiada trawnik jest bardziej zielony, co? Nic bardziej mylnego. Dobra, ja muszę teraz w to jakoś przeskoczyć, bo chcę to przetestować. Oj, kurde, to się wydaje bardzo niebezpieczne. Ale dobra, mam uprząż, która mnie trzyma, więc jest git. Nie, nie spadnę, dobra. Ty, jak w to się przesiąść? To nie jest takie stabilne jak huśtawka. Wiecie, czego się boję? Że siądę, nie? I na przykład i to jedno się obsunie, o tego, i zrobi się tak, i wtedy zrobi tak, że wyrwie to, i wtedy ja zrobię tak. Dobra, no nie ma co rozmyślać. Jeszcze do myślenic zajadę. Ej, ej, co to? Jezu, ała, Jezu, ale się wystraszyłem. Ała, przestań. Ej, przestań. Ej, mam buty rozwiązane. Dobra, Szymon, żebyś się nie nudził. No. Napad na ciebie zrobić. Napad? Bo ja bym chciał, żebyś spadł. Nie, okay. Nie chciałbym, nie życzę ci tego. Dzięki. Tu mam pieniądze, tu mam piłki. Jak złapiesz piłkę, masz stówkę. Dobra. Ej, jeszcze sobie zarobię, spoko. Tam masz 50 zł? Jak 50? Wszędzie mam 100. Aha, dobra. Nie, to jest światło, światło. Co, skomować mi chciałeś? Nie, 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 w życiu. A jak złapiesz piłki... Dobra, dawaj. Za każdą masz stówkę. Ja jestem gotowy. Dobra. Ej, nie! Ale nie jest tak bliska! Czemu nie? Popie! To ty nawet nie potrafisz trafić we mnie! Jak mam to złapać? Jezu, jak mam to złapać? Dobra, już. Musiałem się troszeczkę rozgrzać. A mnie też rozgrzaj. Cieplej mi się zrób. Szymon, Szymon, łap! Szamon! Szamon! Szaman! Czemu nie łapiesz? No jak, no? Musisz tutaj rzucać. Tutaj. Ej! A podskocz. Najbardziej pomniczoną. No, ty się tam nawąchaj tego banknota, bo więcej raczej nie złapię. No, złapię, złapię. To jest jak trochę zbijak, ale... Ale trochę inny. Kurde, jeszcze to muszę. O, ale się wystraszyłem. O, nóżki weszły. Dobra, już mam dwie stówki. Jak jeden, trzy piłki. Więcej nie rzucam, bo będę biedny przez ciebie. Ciuczko. Co ty zrobiłeś? A to dotknąłem. Stary, robię ci dramę. Czyli trzy stówki twoje, już ci stówkę dałem, nie? Tak. Ej, kurde, zajebiście, jeszcze 200-300 stówki zarobiłem. Dziękuję. Zachęcić, żebyś mógł być dłużej. Może wrócę z kolejnym zdaniem, że pieniądze znowu wygrasz. Dzięki, stary. Czemu ty tak... Jezu, gdyby nie to i gdybyś mnie chopie w kochonec trafił, nawet nie masz pojęcia, jak bardzo bym krzyczał. Przyjacielu. Poczekaj, bo to był błąd. No, nie mogę ci pomagać. O, stary. O to, żeby szyjka była bardzo gruba. Dobrze, super. Ej, dzięki, ale to mi się serio przyda. 300 stówki i więcej. I butelka pusta na potem. Dzięki, mordo. Dobranoc. Nie mam moda. Nie, bo ja w sumie nie streamuję. W sensie będę się starał teraz częściej streamować. Ale nie streamuję, więc nie mam chyba moderatorów żadnych na kanale. Bo tam, nie wiem, może Glęcu, Marek, Remek mają, ale tak to... Poza tym tak spontaniczny taki live chwilowy. Co ty odwalasz? Nie jest ci zimno? No jest zimno, właśnie zimno jest największym problemem, no. Wiem, że może być bardzo ciężko, ale w sensie to jest moja jedyna deska ratunku, jaką mam. To jest to. To jest taki... To nie jest hamak, taki pełnoprawny hamak, tylko to jest taka leżanka. Taka leżanka, na której sobie jakby mogę dyndać. Dobra, widzowie, widzieliście wcześniej, nie wiem czy przebitki, bo nawet nie wiem czy to się nagrywało, ale generalnie to jestem teraz wyżej o jakiś metr jeszcze, bo zmieniliśmy troszkę zaczeplin tutaj i nie schodziłem, cały czas tutaj byłem na tym, musiałem wstać, sam to w sumie zrobiłem i przepiąłem linę tak, że ten dystans, który tu był, jest o połowę skrócony. No to może nie o metr. Patrzcie, jak jestem teraz dużo wyżej. I plus jest taki, że jestem wyżej. Minus jest taki, że nie dosięgam już do ławki. Nie do ławki, tylko do huśtawki. I nie mogę siedzieć na niej, tylko muszę stać. Więc wstaję, przepinam się z powrotem na dłuższą linę i będę się próbował zainstalować w tym, żeby się przymierzyć do spania.
jest źle. Ej, jest okej, okay, ale jest strasznie w tym zimno. Idę na chwilę pochillować. Widzowie, jest chillera. Położyłem się w tym hamaczku. Widzicie, konstrukcja wygląda genialnie. Mamy raz, dwa, trzy liny. Jestem generalnie przełożony teraz przez huśtawkę. Nogi mam położone na huśtawce. Prawie, że po turecku siedzę. O, nie wiem, czy to widać. No i generalnie to jest fajnie, ale zaczyna znowu wiać wiatr. Zaczęło kropić przez chwilę. Teraz póki co nie dostałem żadną kropelką, ale przez chwilkę kropiło. No i jak zacznie padać generalnie w nocy, to... Kompletnie nie mam czym się przykryć. Jakby to jest dokładnie to, co ja widzę. Więc no będzie ciekawie, będzie ciekawie. Ale traktor piękny. Będę sobie na niego patrzył w nocy, spoglądał. Potrzebuję kurtkę. Kurtkę i coś ciepłego do picia i myślę, że to mnie na chwilkę podratuje. Najgorsze jest to, że dostaję takich skurczy w lewej nodze, że praktycznie w ogóle nie mogę w uprzęży jakby siedzieć. Muszę albo na huśtawce, albo w tym hamaku, bo inaczej jest katastrofa. Po prostu taki w udzie mnie łapie skurcz od spodu, że to jest niesamowite. Ale póki co twardo siedzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Aż mi się ciężko mówiło, jest tak zimno. Zobaczonka. Mój zrzut wjeżdża do góry, ale czemu tak wysoko? O nie, dobra, wystarczy, wystarczy. Hopie, wyżej się nie dało? A, właśnie, jak chcesz? Nie, 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 nie. Zostaw, zostaw, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ej, dobra, ja chcę tą kurtkę, ba. O nie, Jezu, nie. Ja sobie teraz uświadomiłem, że ja tej kurtki nie założę, bo ja nie mogę zdjąć uprzęży. Nie zapnę jej w ogóle. Zaczyna padać, zaczyna padać. Dobra, idę po kurtkę jak najszybciej. Jak zacznie lać, to kurtka będzie jakąkolwiek formą obrony dla mnie. Dobrze, widzowie, mamy dwa bardzo duże problemy. Jeden, zaczyna padać deszcz. Kropi. Przed chwilką kropiło mocniej. Na chwilkę się uspokoiło, ale zerwał się bardzo mocny wiatr. Zresztą widać to po tym, jak się tutaj wszystko rusza. I tam dym jeszcze z resztek ogniska. Więc to jest bardzo duży problem. Bo ja nie mam... O, kropi, bo właśnie mi wpadło do oka. Nie mam kompletnie jak się tutaj schować. A drugi problem, tam mi organizacja dała kurtkę i śpiwór. Więc muszę się tam jakoś dostać. Nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. I zrobię to trochę na hardcora. Dobra, dobra. Spokojnie, żeby kurtki nie potargać. Jest! Jeszcze! Dobra, jest git. Au, au. Ty, ten hamak to mi bardziej tu przeszkadza niż pomaga, nie? Wiucha nim tak, w łeb dostałem już kilka razy tą pałką. Mamy to. No, śpiwór jest generalnie mokry. Więc fajnie. W sensie tylko ten, nie? Jezu, przestań wiać! Jak założyłem... Ej, to jest deszcz czy śnieg z deszczem? Czy deszcz ze śniegiem? Patrzcie, daj kamerę. Ani trochę nie pada, nie? Jak coś, jest gitara. Jest bardzo fajnie, widzowie. W ogóle nie pada deszcz, ani trochę. Generalnie to jest super, jest bardzo ciepło i w ogóle to jest fajnie. Ta kurtka mi trochę pomogła, ale ona zaraz będzie tak mokra, że i tak będę musiał ją zdjąć. Problem? Nie wziąłem rękawiczek. Ale to nic, na razie muszę się uchronić jakoś od deszczu. Co robić? Zaraz będę cały mokry. Zimno mi. Ej, herbatka idzie do mnie. O nie, dziękuję bardzo. Ulala. Kurczę, szkoda, że ten kubek nie jest taki cienki, wiecie, żeby sobie ręce ogrzać. O kurde, ale gorąca. Poparzyłem sobie język. Nice. Teraz podniebienie. Dalej język. Dobra, widzowie. Próbuję przeczekać chwilę, żeby przestało padać. I zaraz zobaczymy, jaka decyzja. Słuchajcie, ja nie wiem, co się stało generalnie, ale pogoda zdecydowała, zrobiła obrót o 180 stopni. Nie padało. Było zimno, ale było git. Zaczęło lać, dosłownie leje. Ja siedzę dalej, ale nie wiem, czy damy radę. Dosłownie, deszcz nie pada pionowo. Nie, dajcie mi to, daj, patrz. Widzicie? Widać delikatne krople deszczu, bo jest tak zaparowany obiektyw, że... Jestem calusieńki mokry. A wiecie, co jest najgorsze? Chce mi się strasznie siku, strasznie. Kombinuję, jak mam się w tym wysikać, muszę. Nie dam rady, nie wytrzymam tutaj. Gorsze jest to, że zaczęło wiać, ale sikam do butelki, więc jest git. Muszę się wypiąć niestety z uprzęży, ale będę na huśtawce cały czas. Chłopie, huragan Milton dotarł do Polski. Teraz, żeby to zdjąć z siebie i się obrócić, żeby się wysikać, żeby nie sikać centralnie przy was, muszę wszystko zdjąć. Ta kurtka mi nic nie dała, nic. Czy herbata jest moczopędna? Tak? To fajnie. Teraz z tą kamerą nie ruszasz się i stoisz tutaj. Tam nie idziesz. Nie, 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 nie. Halo, halo. Tutaj stoimy. Czy napełniła się butelka? Nie wiem, nie widzę. Strasznie ciężko mi się sika, jak patrzy na mnie kamera. Tymbarka? Da się? Da się. Czy się obsikałem? Nie.
Dobra, udało się. Wydaje mi się, że coś tu jeszcze miałem. Jakaś taka większa się ta uprząż zrobiła. No dobra, ale nie wypadnę, to jest najważniejsze. Proszę, niech przestanie padać. To jest moja jedyna prośba. Widzicie moje ręce? Tak czerwone, aż mam problem ściskać. A teraz wyobraźcie sobie, jak sikałem. To było dopiero piekło. Ale przynajmniej teraz mam więcej herbaty. I ciepłej. Dobra, widzowie. Tak zacinał deszcz. Chwilowo przestał padać. I chwilowo się uspokoił wiatr, ale obstawiam, że tylko i wyłącznie chwilowo, bo to widać dosłownie po niebie, jakie czarne chmury idą. Wszyscy już poszli, został tylko Bartuś. Pogotowiu, mam go wołać jak coś, więc to tyle. Jestem cały, cały mokry. Nie wiem, czy to się uda. Bardzo, bardzo wątpię. Widzowie, wszyscy poszli do domu. Jestem cały mokry, calusieńki. Także ciąg dalszy nastąpi.